To już? No tak, tak już. Tak. Siema, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy przerabiać rower zwykły na elektryczny. To już mamy ten rowerek, tego crossa. Będzie napędzany silnikiem z przodu. Na chwilę obecną już ściągnąłem kółko. Rozplotłem je, za chwilę zaplotę. No to sobie oszczędzimy, więc zaczniemy po prostu potem dalej kręcić, jak już kółko będzie gotowe, splecione. Tu już mi przyszedł zestawik, ładna paczuszka. Otworzymy ją. Tu mamy całą listwę z baterii. Tu mamy baterię 10,4 Ah. No, starczy około 80 km w zależności od rodzaju wspomagania. Tu mamy wyświetlacz z przyciskiem. Tu mamy manetkę gazu. A tu mamy taki malutki czujnik pas. Tu jest jeszcze ładowareczka. Tu jest jeszcze bateryjka. No i serce. Piastę przed nią. No i tyle. Zaraz będę zaplatał to kółeczko. No i zaraz się widzimy dalej z powrotem. To kółeczko mamy zaplecione. Szybko poszło. Teraz je montujemy do roweru. Na razie lekko. Dokręcę. Ściągnę na chwilę. Montujemy sobie listwę. Na trzech śrubach. Nierówno wkręciło. Ok. Fajną sprawą takiego zestawu jest to, że jeśli ktoś będzie chciał w przyszłości zmienić rower, to nie będzie musiał sprzedawać go wraz z elektryką, tylko może to przełożyć do każdego innego roweru. Jest zestaw po prostu kompatybilny z każdym z innym praktycznie rowerem. Wystarczy ewentualnie przepleść przednie kółko i przełożyć znowu całą wiązkę z kablami. Więc to jest plus. Zrobimy tak. Tutaj była gumeczka jedna. Jeszcze zapomniałem. Tu jest gumeczka druga.
spadnie. Raz wątpię, ale... Jeszcze jedna została. Zaraz to przymocujemy do roweru. Mamy takie adapterki, bo tu jest wąska kierownica. Zmontujemy jeden. Zmontujemy sobie drugi. Zamocowane. Teraz przykręcamy. Jedna śruba. Druga. Tu sobie teraz prociągniemy sterownik, znaczy kable sterowania. Więc musimy go puścić w takiej pozycji. Ładnie, czyli też sobie znowu kolejną śrubkę odkręcamy. Klik. Potem jeszcze sobie to ustawimy dokładniej. Dobrze. Teraz tak. Możemy sobie zamocować, do tego akurat klient chciał manetkę gazu kciukową. Ona będzie zamocowana z prawej strony. Musimy sobie teraz odkręcić tak, ściągnąć grip. Żeby to zrobić prosto i szybko, a i tak trzeba by zrobić miejsce. Możemy sobie to zrobić w ten sposób. I dzięki temu mam ściągnięty szybko grip. I możemy zamontować manetkę gazu. I z powrotem grip. Jest pięknie zamocowane. Manetka gazu jest kciukowa. Musimy zobaczyć, czy nie wejdzie nam w kolizję. Teraz nie wejdzie. Chwilowo. Mocujemy. Znowu manetkę. Potem sobie oczywiście na wszystko na końcu poustawiamy. Ale najpierw wstępnie wszystko podpinamy. Teraz tak, grubsza sprawa troszeczkę. Musimy ściągnąć lewe ramię korby. Podpinamy się bokiem płaskim. Może sobie obrócimy rower, żeby było nam prościej. Powieszam na drugą stronę, sobie ściągam teraz tu podkładeczkę. Znaczy zaślepkę. Grzewotkę. Klucz 14. Odkręcamy. Teraz musimy go ściągać. Mamy ściągacz. Kręcamy to do korby. Ogólnie może coś powiem o tym zestawie. Zestaw kosztuje, jak dobrze pamiętam, 2840 zł. Jest normalnie na niego gwarancja dwuletnia bez problemu. Powiem tak, już takie zestawy montowałem. Pierwszy zestaw chyba, który montowałem, to był 2,5 roku temu.
klientka nadal na nim jeździ. Zrobiła już prawie do 2,5 tysiąca i jest bardzo, bardzo zadowolona. Więc mam oczywiście zdjęcia udokumentowane, ile przebiegu, więc to nie jest, że tak powiem, wyssane z palca. Suporcik. Ładnie wciśnięty. Znaczy suporcik, czujnik, pas. No i teraz robimy w drugą stronę. Znowu zakładamy ramię korby. I czujnik pas jest bardzo mały, dzięki czemu nie odstaje. Nie trzeba ściągać od strony napędu, bo niektóre niestety czujniki mają to wszystko od strony napędu. Wrócimy. Zakładamy zaślepkę z powrotem. Jest zaślepione. No i zaraz możemy podpinać kabelki i wkładać baterię. Sprawdzimy to na krótko, czy to działa, czy nie. Teraz bierzemy, podpinamy to wszystko na krótko. Na razie niekoniecznie z głową, bo to się potem posprawdza, ale test trzeba zrobić. Więc tak. Jedna sztuczka. Z czujnika. Tu mamy pomarańcz, pomarańcz. Tu mamy zielony kabelek. Pas. Ok. No i teraz finalnie bateria. Kluczyki. Montujemy baterię. Sprawdzamy stan poziomu naładowania baterii. Pokazuje nam kreskę, czy jest naładowana w 50%, tak plus minus. A to się potem naładuje. No ogólnie nie zdemontujemy jej. Trzeba tylko i wyłącznie użyć kluczyka, więc też tego nam nikt nie ukradnie. Na postoju czy coś. No jest samo zatrzask. Więc siedzi. I teraz tak, odpalamy. Teraz nam nie zadziała. Musimy wejść w ustawienia główne, skalibrować go, no i potem będziemy, no ale już jak widać, nawet na krótko bez kalibracji, bo nie, czasami działa, czasami nie, tylko trzeba i tak go skalibrować. Jeśli chodzi o manetkę gazu, działa. Jeśli chodzi o wspomaganie, zostawię na piątce, też już działa. Ale gdzieś jest jakiś jeszcze błąd, więc tak czy siak muszę go skalibrować. No i zaraz wrócimy do tematu testu na krótko. Mamy już go skalibrowany, więc jeszcze raz robimy sobie teścik. Jest ok. Jest zablokowany do 25 km na godzinę. Teraz robimy sobie jeszcze raz teścik ze wspomaganiem. I nie jedzie, bo trzeba się przejechać niestety. Tutaj jest czujnik taki, który wychwytuje obroty w pieście, więc musimy go już tak naprawdę troszeczkę pospinać, puścić kable tak jak trzeba. No i teraz zrobimy sobie przejażdżkę. Więc pospinamy kable i zaraz wracamy. Dobra, jesteśmy z powrotem. Wszystko jest podpinane.
ustawione. Idziemy teraz na dwór. Nie wiem, czy nie będzie widać. Lampy mam tam, ale zobaczymy, jak się rower ogólnie sprawuje. I na manetce gazu, i na wspomaganiu, bo to są dwie opcje. Można pedałować i wspomaga, albo można tylko używać manetki gazu, czyli nie trzeba pedałować. Idziemy. Więc tak, włączamy sobie wyświetlacz. O, włączyliśmy. Możemy sobie podświetlić na noc. Jest teraz podświetlony. No i testujemy. Najpierw wspomaganie, a potem sama manetka gazu. Słuchajcie, wspomaga. A teraz na samej manetce gazu. Ogólnie oczywiście ograniczniki są do 25 na godzinę. No, według polskiego prawa tak musi być niestety. I teraz wypróbujemy. Chyba tyle. Ogólnie jeszcze jest tutaj taka opcja jak pomaganie przy spacerze. Przytrzymujemy guzik i on automatycznie ciągnie. Nie wiem, to tak przypadkowo, jakby ktoś przebił dętkę, coś takiego, albo rower mu był za ciężki, nie wiem, bo ma zakupy na bagażniku. Wystarczy sobie przytrzymać guzik i on wspomaga do 6 km na godzinę. No i tak naprawdę tyle. Może wejdziemy do środka z powrotem. No, to rower jest po testach, jak widać jeździ. Bateria jest trapezowa, tu jest opcja teraz akurat wyłączyłem, tu można sobie włączyć, tu jest ładowarka, nie trzeba jej wypinać, żeby ładować baterię. Tu jest gniazdo USB, czyli w razie czego sobie coś można jeszcze podładować. Bateria jest 10,4 mAh. No, czy starcza w zależności od wagi rowerzysty oraz jeśli chodzi o teren, no to plus minus około 80 km wytrzymuje. Różnie to bywa. No, jak jest ktoś lekki, waży około tam 60 kg, no to już się spotkałem z tym, że nawet do 110 dochodziło, więc tak to wygląda. Fiesta jest napędzana z przodu, 250, najsłabsza, ale ogólnie tu chodziło głównie o wspomaganie, nie chodziło tylko o moc, żeby to działało tylko i wyłącznie na manetce, tak? Tu jest manetka gazu, tu mamy odłącznik, strzałeczka do góry, strzałeczka na dół, mamy 5 ogólnie skal, może to włączymy i pokażę. Mamy 5 trybów wspomagania, 1, 2, 3, 4, 5, to w ustawieniach mogę zmienić nawet i na 9, ogólnie jest tak ustawione fabrycznie. No i tak naprawdę tyle, tu sobie włączamy tylko to światełko na górnym przycisku, tak widać, tak samo się go wyłącza. No i te wspomaganie na guziku, jeśli chodzi o 6 km na godzinę. O. No i tak naprawdę to było na tyle. No. Jak ktoś by chciał na przykład takie zestawy, jak wspomniałem, kupiłem akurat około 2840 zł za to płaci. Ale myślę, że na pewno będzie zadowolony. Zresztą to nie jest pierwszy elektryk, który stąd wychodzi. Myślę, że to na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Więc widzimy się w kolejnym za tydzień. Na pewno ten będzie rowerowy. Co chcę dodatkowo powiedzieć. W przyszły weekend, w przyszłą sobotę, 26 września odbywają się zawody rowerowe organizowane przeze mnie oraz przez Mosir. Więc serdecznie zapraszam na skatepark Żory. Park Cegielnia o godzinie 10 do godziny później 18. Będzie się działo, troszeczkę ewolucji rowerowych, na pewno będzie na co popatrzeć. To widzimy się za tydzień w odcinku, a w sobotę na miejscu na skateparku.